Witajcie! Dzisiaj trochę mglisto i ciemno. Jak widać, nie jestem znowu pierwszy. Trzy autka przede mną, ale maszyna już ładuje. Zaraz kolejeczka pyknie, raz, dwa, trzy. Że wam powiem, ciężko dzisiaj się jechało, bo mgła niesamowita. Teraz już trochę lepiej. I pięknie, pryzemka się kończy, zaraz będziemy przejeżdżać na inne miejsce. Dobrze, Zbyszek, że mi kawkę zrobiłeś, bo bym umarł. O, no trzeba docenić operatora, kawkę mu zrobić. Zbyniu to najlepszy chłopak tu. No to już południe, najwyższy czas, pora na kawkę. Dokładnie, bez kawki to nie robota, co? To dzień stracony podobno mówią, jak się kawki nie pije. Tak, bez kawy to ja. No. Też wypiliśmy sobie kaweczkę, pauzę strzeliliśmy. Jest kawka, ale bez mleczka dzisiaj. Bez mleczka. Najlepsza to czarna. Tak, to pobudzi człowieka jak dynamit, co? No tak, bo tak do dnia wstajemy, że aż ciemno. Dokładnie. Tak, ciemno wstajemy, kładziemy się spać jak jest ciemno i kawka ciemna. Cie, kładziemy się jak słońce jest to wysoko. Ja zmienił się wczoraj po drzemie, jak było ciemno. Późno wczoraj robię. No tak, operator ma przerąbane. Pierwszy zaczyna i ostatni kończy. A kierowcy trochę inaczej. Zależy o której wstał. O której dzień zmieni wstałeś? Ale też tam prędko byłeś pod maszyną, co? O czwartej wstałem, ale ci powiem, z rana taka była, że kurczę, wolno jechałem ponad godzinę. Ma, Zbyniu, tam są baloniki, widzę. Ktoś tu miał wesele, no pokaż tam, nie wiem, czy są widoczne, czy nie. No, balony, balon trzaska. No. Jak to w buraki wsadzili balony, ciekawe co na tych myśmie robić. Mi się wydaje, że wiesz co, zasieli balony, co? Myślisz, że można zasiać balony i zebrać na pompowane, no? Ja słyszałem, że nawet można, co tam się ją te rolnicy wezmą. Co to było? Tryko. Tryko się ją to i balony mogą przejść. My zostają później napompowane, ja? No tak. No przecież my zbieramy buraczki. Ktoś te pomidory zbiera nawet, co? No tak, pomidory to nie. Wszystko jest do zbioru. A no pewnie, ładna pomidora. A Zbyniu, uwoziłeś ciężarówką może pomidory sobie? Nie właśnie. A tata? Też nie, bo to kurczę, delikatny towar ci powiem, to kurczę, no, ale nie można tu tak. Ja widziałem na ciężarówce normalnie wozili pomidory tak jak buraki. No tak, nie wiem. To od razu by przecier zrobił. Może i tak. No, no tak to jest. A słyszałeś jak tu pan Janusz krzyknął, jak maszyna mi się zapchała głośno? No. Krzyknął, dobrze, że ci krzyknął, no. Że maszyna zapchała. No bo takie zielsko. Ciekawe, co to by było, jakby się nie zapchała, nie? To by pewnie nie krzyknął. No wtedy nie, właśnie. No tak sobie kierowcy pomagają, kurczę, a to krzyknie jeden na drugiego. I jest wesoło w tej kolejce. Jest wesoło. A jak żyje tam Fabi, czy Bikuś? Bo Bikusiu nic nie opowiadałeś. Bikuś, no maluje swoje... Co robi? Volkswagena T4, kurczę. To on ma T4? To T4, na kampera przerabia. A i będzie na wczasy z żoną jeździł? No, już był, parę wypadów zrobił. A to gdzie był na przykład? No, podawał miejscowości, ja tam ale gdzieś, pamiętam. Ale w Polsce, za granicą? W Polsce, nad jeziorkami był. No a koło ciebie, Zbyszku, tam nie ma jakiegoś fajnego miejsca, żeby się wybrać? Ciechocinku. A ty tam często jesteś, co? A do ciebie. I pięknie, zwija się maszyna, bo końcóweczkę wrzucił. Przejeżdżamy w inne miejsce. O, ładny hederek do góry. A i tam ogonek jeszcze się postuje. Thank you.
jechać. Jesteśmy przy następnej prezence, maszyna się rozkłada. Tak tam trochę z tyłu mało miejsca ma. Musi tak kątem trochę wjechać. Ogonek się podnosi. Kolejna prezemka, maszyna właśnie się rozkłada. Słuchajcie, w czasie jazdy się rozkłada. Kabina się podnosi, ramienia się opuszczają. Podjeżdża pod prezemkę. Tak się może. Jak sądzisz, kto mnie nagrał w Kruszwicy? Dobrze się domyślasz, to Jarek Leszka. Wielkie dzięki, pozdrawiam cię.
To tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.